Jak oszczędzać na przyszłość dzieci i kiedy zacząć? Opowiemy w tym odcinku. Cześć. Witajcie w Porachunkach Osobistych, programie, w którym opowiadamy o tym, jak mądrze zarządzać swoimi finansami. Wita się z wami Alicja i Magda. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak oszczędzać na przyszłość dzieci, kiedy zacząć to robić i czy w ogóle warto. Odpowiem od, od końca, że na pewno <laughs> warto. Tak, na pewno warto, ale tutaj tych przesłanek, dla których chcemy oszczędzać e, dla dzieci, na przyszłość dzieci, e, jest bardzo dużo i tutaj warto rozgraniczyć i zastanowić się, co jest dla nas ważne, e, jaki mamy cel, tak żeby go określić i wtedy to oszczędzanie jest po prostu e, przyjemniejsze i takie e, no e, trudne, jakieś. Tak, wtedy tak, trudno trudno wiemy z niego... dlaczego to robimy. Ale w ogóle ten odcinek właśnie jest taki dookoła 500, bo często dostajemy takie pytania, właśnie co zrobić z 500, no dostajemy te pieniądze i jak najlepiej je wykorzystać. I wydaje mi się, że taką pierwszą rzeczą Magda jest to, żeby się zastanowić, y, właśnie jakie mamy potrzeby teraz i czy część tych pieniędzy chcemy wykorzystać na bieżące potrzeby dziecka. A część na przykład zainwestować. Więc to też nie jest tak, że tutaj myślimy tylko i wyłącznie o inwestycjach, tylko właśnie też o tym, w jaki sposób możemy zagospodarować te pieniądze i być może zainwestować też w dziecko. Ale to opowiemy o tym yy, za, za chwilę. chwilę. Te pieniądze ktoś powie, yy, że można wykorzystać na, yy, wszystko można przeznaczyć na dziecko. Tak? Bo mm. mówimy tutaj o 500 plus. Możemy to podzielić mądrze, yy, wyznaczając tak naprawdę tym pieniądzom, Drogę, którą mają stronę iść i w jaki sposób mają dla nas pracować. Mhm. Tak, bo chyba jeszcze taka ważna rzecz jest z tym 500, że właśnie no jest też to zapisane w ustawie, że to mają być pieniądze wydane na dziecko. I tutaj, jeśli chcecie zobaczyć, jak to dokładnie tam wygląda, to zachęcamy, żeby sobie przejrzeć. Ale to jest właśnie ważne, żeby pamiętać o tym, że to ma być wydane właśnie na dziecko, też na rodzinę. Więc no, trzeba zacząć właśnie od tego punktu, w którym jesteśmy i zastanowić się, czy chcemy, czy mamy taką możliwość w ogóle, żeby oszczędzać czy inwestować te pieniądze w całości czy właśnie tak jak powiedziałaś Magda że jednak zacząć od tego tu i teraz że tutaj są jakieś potrzeby dziecka które potrzebujemy speł spełnić tak bo na przykład taką, taką potrzebą dziecka jest może, może jest taka sytuacja rodzinna mhm. że część z tego 500 plus prze, prze, przełoży prze wykorzystamy do płacenia na przykład kredytu hipotecznego powiemy przecież, że nasze dzieci też mieszkają w, te, w tych domach, w tych mieszkaniach, e, tak w przyszłości może zapiszemy je w spadku naszym dzieciom, e, więc e, żeby nie mieć takiego wyrzutu sumienia, e, że zabieramy dzieciom te pieniądze, tak to to są też na ich potrzeby, bo one też tu mieszkają razem z nami, mhm. więc e, może oczywiście nie wszystko, bo to zależy od bardzo, bardzo mocno zależy od sytuacji rodziny danej, tak, ale może tak właśnie podzielić, że część idzie na ubrania dla dzieci albo na jakieś potrzeby szkolne, na jakieś hmm. zajęcia dodatkowe, tak? Bo myślę, że tych e, możliwości tutaj mamy bardzo duże takie spektrum, na co można wykorzystać, bo też można nie, niekoniecznie można wykorzystywać już i teraz, bie, bieżąco, tak? Nie trzeba przecież... E, Żadnego, żadnych zajęć, bo może opłacamy to z innego funduszu, mamy jakieś już zaplanowane w budżecie, mamy takie miejsce, że to przeznaczamy na dzieci, a 500 plus możemy tylko inwestować na przykład, mhm. tak? Ale możemy to w, w innej sytuacji rodziny i możemy to podzielić. Jasne. I y, to jest właśnie super, jeżeli możemy o tym myśleć i inwestujemy, ale co w sytuacji, gdy ktoś mówi, że no nie masz czego oszczędzać, że to 500 plus będzie przeznaczał właśnie na, y, na te bieżące potrzeby i w ogóle nie chce nic oszczędzać, bo mówi właśnie, że no to nie ma sensu, ale to nie do końca tak jest prawda, bo gdybyśmy nawet oszczędzali, to 100 złotych, słuchajcie, więc 100 złotych od momentu, kiedy rodzi się dziecko, oszczędzamy przez 18 lat, to jest ponad 20 tysięcy złotych, nie licząc oczywiście tutaj inflacji, nie licząc w ogóle jakichkolwiek odsetek, odsetek. tak, po tak. prostu takie co miesiąc odkładanie 100 złotych, tak, i to już jest taka kwota dość pokaźna, tak? Na, na ten start tego młodego człowieka, czy będzie chciał iść na studia, poza miasto, w którym No w którym oczywiście mieszka? to nie wystarczy na długo. Jeżeli no, tak, tutaj ale studia, to, jest ale już to już coś jest, jakby chcemy tutaj wam pokazać, że właśnie nawet takie dosyć niewielkie kwoty wydawałoby się tak w takim długim horyzoncie czasowym, właśnie składają się potem no, na naprawdę pokaźne sumy. Dlatego można zacząć nawet jeszcze od mniejszych pieniędzy, ale właśnie też tutaj często to poruszamy, że Najważniejszy jest też ten nawyk. Jeżeli Aha. chcemy właśnie zostawić właśnie tym naszym dzieciom coś czy jakieś pieniądze, czy je wspomóc za jakiś czas, to warto zacząć nawet od najniższych kwot i po prostu. Um, no i, i się tym zainteresować. Oczywiście tutaj też jest super ważne ten horyzont czasowy, prawda? I jakby po co chcemy te pieniądze, też w jakim celu chcemy je potem wykorzystać. I jasne, to też będziemy inne taktyki tutaj obierać, jeżeli chodzi o, nie wiem, że potrzebujemy tych pieniędzy za 5 lat albo za 15, prawda? Tak, a i też na jaki konkretny cel, no bo hmm. jeżeli nasze dziecko już wiemy, że na przykład bardzo chce studiować na jakiejś prestiżowej uczelni gdzieś za ale wiemy, że dzisiaj mamy taką sytuację, jaką mamy, tak? ale powiedzmy, jest wybitny w sporcie i to otworzy mu ścieżkę kariery, to już wiemy mniej więcej, po pierwsze, mamy cel określony, tak? znamy kwotę, niedokładną, ale znamy mhm. i wiemy, ile w tym czasie musimy po prostu co miesiąc na ten cel odkładać. Więc to jest fajne rozwiązanie. Tak, no dobre. no ale to jakie mogą być produkty w takim razie? Co możemy inwestować, żeby te pieniądze gromadzić na, na przyszłość? tego naszego dziecka? To w pierwszej kolejności e, z, i mamy i lokaty, tak, które, które możemy wykorzystać. E, są dedykowane obligacje, tak zwane obligacje rodzinne, gdzie to jest właśnie produkt dedykowany jakby, Beneficjentom 500 plus. Dokładnie. Są różne fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe też, które, taką jakby produkt, który jest produktem ubezpieczeniowo-oszczędnościowo-inwestycyjnym, to są takie produkty. Więc powiem tak. Tych produktów jest dużo. Ale najważniejsze jest jedno. Musimy się zastanowić, czy wiemy, w co wchodzimy, mm -hmm. tak, jaki to jest produkt, i czy umiemy go. Czego rozumiemy. Czy go rozumiemy, tak? Po drugie, na jakiś czas zamrażamy te pieniądze, czy te pieniądze może odkładamy w krótszym terminie, bo może te pieniądze będą nam potrzebne za 2-3 lata, mm -hmm. tak, albo może za rok, albo właśnie bo no tak, tak. w jakichś takich ekstremalnych sytuacjach innych. To więc przedział czasowy jest ważny przy wyborze tego produktu. I kolejną, kolejną taką rzeczą. Stosunek do ryzyka, tak. tak. Mhm. Wydaje mi się też, że jeszcze ważna jest ta rzecz, że tak jak mówiłaś właśnie o tym horyzoncie czasowym, ale też jaki mamy cel? Bo co innego właśnie, tak jak mówiłaś o tym sportowcu, który tak. chce iść na jakąś uczelnię i tutaj będziemy odkładać właśnie pieniądze, żeby je wykorzystać w przyszłości. A to, o czym wspomniałaś, czyli te ubezpieczenia, czy właśnie te fundusze inwestycyjne połączone z tymi ubezpieczeniami, to bardziej tutaj chcemy po prostu zabezpieczyć dziecko też, gdyby nam się coś stało. Więc to też jest takie wtedy, no, pełni funkcję bardziej ubezpieczenia. Taka polisa, polisa czy, na czy polisa, życie tak, dla dziecka. Właśnie. Tak, więc tutaj jakby to są też produkty, które wykorzystujemy w różnych celach. Więc jeżeli najpierw musimy wiedzieć, właśnie. Po co chcemy oszczędzać, jaki jest cel tego oszczędzania, a potem właśnie wybrać produkt, i super też to Magda podkreśliła, że musimy rozumieć po prostu te produkty. Musimy rozumieć to, co robimy z naszymi pieniędzmi. Nie sugerować się tym, że ktoś nam poleci, że to jest świetne rozwiązanie, właśnie jakaś polis lokata powiedzmy. Tak. No, niekoniecznie to może być dobre rozwiązanie, dlatego zawsze, zanim w cokolwiek zainwestujecie, właśnie. Zobaczcie, sprawdźcie, zobaczcie, co to jest, i dopiero wtedy lokujcie tam swoje pieniądze. No dobra, to inwestowanie na przyszłość dzieci, a teraz. Trochę o inwestowaniu w dzieci, może, bo to też jest przecież bardzo ważna sprawa. No tak, to, to tutaj już wcześniej powiedzieliśmy, że to można właśnie na przyszłość, ale e, dzisiejsze, bieżące potrzeby dziecka też są ważne. E, czyli możemy rozwijać e, dziecięce jakieś umiejętności, e, pasje, tak? I te pieniądze mhm. też e, to nie jest tak, że, że my tutaj będziemy nakłaniać i mocno musicie na przyszłość. E, ważne też ta inwestycja w dziecko, w jego rozwój. Tu, i teraz, jeżeli jest taka potrzeba, i widzimy, że nasze dziecko przejawia jakieś fajne, fajne zdolności. Ale z tym inwestowaniem jeszcze w dzieci w ogóle właśnie Pieniądzach, tematach pieniężnych i dzieci, no to jest jeszcze jedna super ważna rzecz, prawda? Tak, edukacja finansowa dzieci. E, czyli e, uczmy nasze dzieci, jak mądrze wydawać pieniądze, jakie e, jak zarabiać, jak je, jak, jakimi mechanizmami te pieniądze się po prostu tutaj, e, jakie mechanizmy tych pieniędzy dotyczą. Mm -hmm. I to jest, to jest najważniejsze. No i rozmawiajmy o pieniądzach z dziećmi. Uczmy tak jak mówisz, właśnie jak działa ten świat pieniądza. Bo wtedy nawet, jeżeli na przykład byłaby sytuacja, że my sami odłożymy te pieniądze dla dzieci, ale nie damy ich tych narzędzi, że nie będą tak. wiedziały, co potem z tym zrobić, no to na dobrą sprawę możemy no, stracić. stracić. Tak, bo W dziecko... ogóle zniszczyć tę, tę naszą całą pracę może zostać po prostu zaprzepaszczona. Tak, nie wykorzysta, no, oczywiście nie musi, ale może tak się zdarzyć, że <laughs> jest taka szansa, że, tak, że dziecko lepiej wykorzysta... wy, tak, wyposażyć dziecko w te narzędzia właśnie zarządzania tymi finansami i mądrego Ogarniania ich tak. No dobrze, w tym odcinku to już wszystko. Dziękujemy Wam, żebyście z nami. Zapraszamy Was na nasze media społecznościowe i zasubskrybujcie nasz kanał. Pozdrawiamy. Cześć! Cześć!